ale jesteśmy dzisiaj na przekazaniu placu budowy drugiego etapu, realizacji drugiego etapu porozumienia między Urzędem Marszałkowskim a gminą Szczawno-Zdrój, dla nas bardzo istotnego, a może dla gminy bardzo istotnego, ale jeszcze bardziej istotnego dla mieszkańców, którzy korzystają z tego przejścia dla pieszych. W pierwszym etapie tego porozumienia zostało zrealizowane zadanie budowa tego chodnika, które zapewni bezpieczne dojście mieszkańcom do budynków, ale również i turystom bezpieczne dojście do pomnika Ułanów Nadwiślańskich. To jest jedyne miejsce naszej pamięci narodowej w tym rejonie, ale nie o tym dzisiaj. Jesteśmy przed rozpoczęciem drugiego etapu prac związanych z wykonaniem przejścia tunelowego, przejścia dla pieszych, które umożliwi również bezpieczne przejście pod tym tunelem i trochę poprawi bezpieczeństwo dla kierowców, którzy przyjeżdżają pod tym tunelem, żeby przejechać do budynków, czy też drogą tranzytową, bo przypominam, że jest to droga wojewódzka numer 375. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie możemy inaugurować inwestycję teoretycznie drobną, ale zdecydowanie zmieniającą układ tej części miasta, tej części gminy, dlatego że do tej pory mieszkańcy czy rowerzyści przejeżdżający tędy, próbujący dojechać choćby do pomnika Ułanów czy dalej w kierunku Starych Bogaczowic, zmuszeni byli do pokonania niebezpiecznego, wąskiego tunelu, którym porusza się bardzo wiele samochodów właśnie tą drogą wojewódzką. No, to jest kolejny etap inwestycji, którą robimy w porozumieniu jako samorząd województwa z gminą Szczawno-Zdrój. Kolejny przykład na dobrą współpracę pomiędzy gminą a samorządem województwa. My z panem burmistrzem jesteśmy w stałym kontakcie, staramy się sobie nawzajem pomagać i to jest bardzo cenne. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Stoimy przy starej linii kolejowej w Szczawnie-Zdroju. Starej linii kolejowej Wałbrzych-Szczawienko, która kończyła się teoretycznie aż w Mezimestii. Przekop obecnie dokonywany pod tą linią kolejową, mający zapewnić bezpieczeństwo poruszającym się tu pieszym i rowerzystom, jest takim, mam nadzieję, że pierwszym krokiem w rewitalizacji tej linii. Linii kolejowej, która została przejęta na własność przez samorząd województwa pod koniec ubiegłego roku. Przejęliśmy tą linię od PKP SA. Planujemy rozpoczęcie na razie drobnych prac rewitalizacyjnych. Niestety nasze plany zostały nieco pokrzyżowane przez epidemię koronawirusa. Jest to związane oczywiście z mniejszymi wpływami budżetowymi. Czekamy też na nową perspektywę unijną. Jeśli będą pieniądze na tą linię kolejową, to jest ona jednym z naszych priorytetów, bo jest położona niezwykle malowniczo i umożliwia dojazd turystom z całej Polski, z Wrocławia, również właśnie tutaj do gminy uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój. Bardzo dziękuję panie burmistrzu i panie marszałku. Cieszę się, że w takim gronie mogę się dzisiaj znaleźć i rozmawiać na temat inwestycji ważnej dla mieszkańców, ważnej też ze względu na bezpieczeństwo, bo to o tym dużo było mowa, a przede wszystkim również, żeby podkreślić tą dobrą współpracę na różnych poziomach samorządu. My samorząd wspieramy wiele obszarów działalności innych samorządów i o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, bo o kilka innych dobrych wiadomości tutaj dla subregionu wobrzyskiego jest. Dobrze, spróbujemy rozmawiać. Tam trzeba zamknąć. Tam trzeba zamknąć, tak. Pierwsza łopata.